Siemanko wszystkim, Maciek Piotrowicz z tej strony, kanału Real Progress. Kolejny materiał ode mnie. Natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie na dość istotną kwestię. Dlaczego istotna? Ponieważ jestem pewien, że wiele osób nie wie, jak do tego podejść, jak to zrobić i widzę, że też wiele osób, którym również pomagam, zadają mi często pytanie, jak to widzisz, jak to będzie, a dlaczego teraz bez zmian i tak dalej, więc dzisiaj porozmawiamy sobie o zmianach dietetycznych i zmianach treningowych. Czy trzeba robić to często, czy robimy to często, czy robimy to troszkę rzadziej, od czego to wszystko zależy i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, to jest temat, można powiedzieć, niekontrowersyjny, natomiast metod jest wiele. Tak bym do tego podszedł, tak bym to nazwał, ale przedstawię Wam dzisiaj moje jakby spojrzenie na ten temat, ponieważ jest troszkę inne. Czasami u niektórych stosuję szybkie zmiany, u niektórych stosuje zmiany dość powolne. Powoli naprawdę robimy te zmiany. Natomiast od czego to zależy? Słuchajcie, zacznijmy sobie od okresu masowego. Zacznijmy sobie od okresu masowego, ponieważ według mnie jest to okres, w którym tych zmian jest najmniej. Tych zmian jest najmniej, tych zmian nie potrzebujemy tak wielu. Natomiast wiele osób, co jest normalne, bardzo dużo robi tych zmian i bardzo dużo dodaje tutaj jedzenia, zmiany treningowe, różne metody treningowe tylko po to, aby wyjść na tym na korzyść, tak? Czyli po prostu zbudować więcej masy mięśniowej, aby efekt był jeszcze lepszy. Suma summarum wychodzi gorzej, okres masowy jest nieudany, trening był zbyt, że tak powiem, nagmatwany taki, byłoby bardzo dużo zmian, które były kompletnie niepotrzebne. No i słuchajcie, jak widzę to ja, jak do tego podszedłbym ja? Można powiem Wam i na swoim przykładzie, na przykładzie innych. Słuchajcie, okres masowy to jest okres, z drugiej strony nazwijmy to okresem takim cierpliwości. Nie sugerujemy się tylko wagą. Waga nie jest jedynym wyznacznikiem, jeśli mowa o budowaniu masy mięśniowej, ale też trzeba to rozgraniczyć rzeczywiście między osoby średnio zaawansowane, amatorskie oraz osoby zaawansowane. Oczywiście nie będzie tutaj żadną cudowną wiadomością, tak? Nie będzie to cudowną wiadomość, że osoby, które są podczas okresu budowania masy mięśniowej, są troszkę inaczej tutaj suplementowane, więc ten okres masowy wygląda kompletnie inaczej, tak? Ponieważ nawet mimo tej wagi, która na początku nawet leci do góry, a później zatrzymuje się w miejscu, jak najbardziej tą masę mięśniową możemy budować i ta waga może delikatnie iść do góry naprawdę bardzo, bardzo spokojnie, a ta sylwetka nadal będzie, no, że tak powiem, nabierała tego rozmiaru. Ten gabaryt będzie szedł do przodu, progres na siłowni również podczas treningu siłowego będzie. Natomiast osoby średnio zaawansowane oraz amatorskie muszą tego podejść troszkę inaczej. Słuchajcie, bardzo wiele pytań. Maciek, dlaczego nic nie zmieniamy? Maciek, kiedy powinniśmy zmieniać? I tak dalej, i tak dalej. Wchodzimy w okres masowy po redukcji, tak? Zależy, jak była przeprowadzona redukcja. Jeżeli redukcja była przeprowadzona na dość niskiej kaloryce, jeżeli to była naprawdę skrajna kaloryka, ilości kardio były dość spore, na pewno nie szalałbym tutaj na początku od razu z obcinaniem kardio kalorii w górę, ponieważ skończy się to w większości wypadków źle, tak? Tutaj naprawdę delikatnie przez pierwsze 2, 3, 4 tygodnie poobserwowałbym organizm i oczywiście powoli schodzimy z tej aktywności, ewentualnie dodawałby jedzenia, a u niektórych osób nawet nie boję się, aby tą aktywność od razu dać w dół, podbić jedzenie i obserwować, jak to wygląda. Oczywiście widać to już po jakimś czasie, jak to reaguje na dane tutaj zmiany. Natomiast nie robiłbym tego bardzo gwałtownie na początku, tak? Czyli zmiany częste, ale nie dość mocne na samym początku po redukcji. Ale jeśli jesteśmy już głęboko w masie, czyli powiedzmy skończyliśmy redukcję na 200 gramach węglowodanów. No są takie osoby, które ważą 80 kg. 85, 90, 75 powiedzmy, tak, czyli taka średnia waga i skończyliśmy tą redukcję na 200 gramach, 300 gramach węglowodanów. Kardio było dość sporo, więc mamy co ucinać, więc ucinamy te kardio, według mnie fajne rozwiązanie, ponieważ troszkę odpoczniemy, ten deficyt będzie mniejszy, natomiast nasz organizm troszkę również odpocznie, tak, układ nerwowy jest zajechany na pewno, to takie może tak kolokwialnie, ale jest zajechany po prostu przez duże ilości kardio. Natomiast również można tutaj zostać przy dużej ilości kardio, lecz się nakarmić, aby mieć troszkę takiego luzu psychicznego, więc takie rozwiązanie jest dobre, natomiast tak jak powiedziałem na początku, w zależności od danego przypadku te zmiany według mnie powinny być inne, tak? U każdego robimy inaczej, jest to sprawa mocno indywidualna,
U mnie na przykład świetnie sprawdza się po redukcji, nawet kiedy tą redukcję kończę na 300-400 gramach węglowodanów, to jest wybicie węgli w górę, ucięcie cardio i jest super, tak? Ale tutaj proszę się mną nie sugerować, bo każdy jest inny. Więc tak, kończymy tą redukcję, powoli tutaj wdrażamy zmiany, patrzymy jak zachowuje się ta waga. Waga często stoi w miejscu, często tutaj nawet przez 2-3 tygodnie mimo, że tego cardio, te cardio nagle zniknęło, tych kalorii jest więcej, waga nadal stoi w miejscu. I już teraz zaczynają się takie schody do naszej psychiki, ponieważ chcemy tutaj od razu dowalić do pieca i chcemy mocno polecieć z tymi kaloriami w górę. Największy błąd. Dlaczego jest największy błąd? Ponieważ wchodząc w okres masowy, po tak długiej redukcji, nie dość, że wszystko osiągniemy jak gąbka, naprawdę mamy wiele zmiennych, które możemy tutaj wykonać, a wiele osób po prostu wrzuca się od razu na duże ilości jedzenia, czyli kończymy na 300 węglach, jak wspomniałem, wrzucamy 500. Ok, waga nam nie idzie, mija tydzień, jesteśmy niecierpliwi, ewentualnie mijają nam 2 tygodnie i ktoś wrzuca już tutaj 600 czy 700 gram węglowodanów. Ok. I zatrzymajmy się tutaj. Mamy te 600 gram, 700 gram węglowodanów. Dla większości osób wiem, że to są ilości abstrakcyjne, bardzo wysokie. W moim wypadku są to ilości cholernie małe, ale wrzucamy tutaj te 600 gram węglowodanów. Co robimy dalej? Kardio mamy obniżone, tak? Kaloryka jest dość wysoka. Co możemy zrobić dalej podczas okresu budowania masy mięśniowej u osoby amatorskiej, ewentualnie średnio zaawansowanej? No tak naprawdę nic. Nie zwiększymy dawek, nie zmienimy mocno treningu, ponieważ trening jest totalnie podstawowy i jesteśmy no, po prostu ugotowani, tak? Więc powolne, delikatne zmiany będą tutaj nadawały się perfekcyjnie, aby po prostu w ten sposób tutaj tą sylwetkę rozwijać. Oczywiście nie jestem również zwolennikiem, aby dodawać, to jest dla mnie ogólnie śmieszne, niektórzy dodają pół worka ryżu co tydzień i tak lecimy, czyli pół woreczka, 40 węgla, 40 węgla, 40 węgla, 40 węgla. Słuchajcie, gdyby kulturystyka, budowanie sylwetki i budowanie masy mięśniowej polegało na zwiększaniu kaloryki z tygodnia na tydzień, wtedy by ten progres się pojawiał, to byłby to banalnie proste i każdy chodziłby wielki do tyrany. Jeśli redukcja polegałaby po prostu na obcinaniu żarcia, ewentualnie dodawaniu cardio lub to i to, no to gdzie są te sylwetki, gdzie są te redukcje nawet na zawody? Gdzie są ci zawodnicy, którzy są pocięci naprawdę na biur? Gdzie są po prostu osoby, które bez problemu potrafią przygotować się na plażę, z formą plażową? Nie jest to takie proste. Sami możecie jakby zadać sobie pytanie, czy zawsze ta redukcja dawała wam taki efekt, na jaki czekaliście, czego oczekiwaliście, czy to właśnie udało wam się osiągnąć? I to samo z okresem budowania masy mięśniowej. Jak wiele jest osób, które zaczynają budowanie, przypuśćmy, od 90 kg, kończą to na setce, kończymy redukcję, zostaje nas 90 kg, ponownie ewentualnie nawet 88, 89, tak? Czyli delikatnie nawet mniej. Bardzo dużo jest takich osób, więc tutaj według mnie jest to błąd. Nie tyle co szybkich zmian, co braku cierpliwości, tak? Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że zmiany u mnie podczas okresu masowego dość rzadkie, sprawdzają się perfekcyjnie. Na własnym przykładzie, jeśli wiem, że ta koloryka jest dość wysoka, tak? Czyli przypuśćmy, tych węglowodanów jest 900, 1000, 1100. Wiem, że to takie tragiczne, ale wyobraźcie sobie, że jest ich 600 u Was. Tych węglowodanów jest około kilograma. Ja wiem, że ja na tym rosnę. Jeśli moja waga przez 2 tygodnie, przez 3 tygodnie nie wzrasta, ewentualnie ruszyło o pół kilograma czy o kilogram, ja jestem naprawdę zadowolony. Tym bardziej ja podczas okresu masowego bardzo rzadko sprawdzam wagę. Ja tylko patrzę na lustro, patrzę na siłę, patrzę jak to wszystko wygląda od tej strony. Natomiast wiadomo, że dla osoby początkującej łatwiejsze będzie tutaj wzorowanie się na wadze, ale tak jak Wam powiedziałem, patrzcie również na wszystkie inne czynniki. Jeżeli siła Wam idzie na treningu, jeżeli regeneracja jest odpowiednia, jeżeli widzicie, że ta sylwetka się zmienia i jest coraz bardziej nabrzmiała, pełna, to mam na myśli, to jak najbardziej jesteście na dobrej drodze, aby tą masę mięśniową zwiększać. Słuchajcie, u osób, które są takimi osobami, które trenują od roku, 2 lat na siłowni i tutaj od zawsze jest taki problem u takich osób, aby zbudować. Wiele takich osób, troszkę się plączę, przepraszam, wiele takich osób mówi, że jedzą bardzo dużo i nie mogą przybrać kilogramów. Słuchajcie, ja jestem osobą, która zaczynała swoją przygodę z siłownią z tym samym wzrostem, czyli 1,90 m, a ważyłem 64 kg. Wyobraźcie sobie, że przytyć na 70 kg to była totalna pomyłka. Było to cholernie ciężkie, natomiast taki organizm. Więc jeśli ktoś mi powie kiedykolwiek, że tu jakaś genetyka, tu dla mnie jest to łatwiej, dla mnie po podlaskiemu znowu,
mi jest łatwiej, to koniecznie będę musiał zaprzeczyć. Natomiast do czego dążę? Pamiętajcie, że to, że jecie dużo kanapek, bułek czy torebkę ryżu na posiłek, to wcale nie jest dużo. Jak to przełamać? Na siłę. Na początku na siłę. Oczywiście, jeśli ta aktywność będzie duża, jeśli zaczniemy coraz więcej jeść, to uwierzcie mi, że z pewnym okresem czasu, troszkę czasu tego minie i na pewno będziecie tutaj bezproblemowo już to przejadać. Natomiast na początku trzeba się troszkę tego jedzenia zmuszać. Ja zmuszałem się bardzo mocno i efekt był taki, no, że tak powiem, zadowalający, ponieważ tu przytyłem 5 kg, później 5, pamiętam, jak powiedziałem sobie, że na 90 kg kończę budowanie i będę już zadowolony na maksa, a jak na łapie będzie 41-42, to będzie super. Ja mam z kilogramów 130 w ręce, dużo, dużo więcej. I to się nie kończy, więc tutaj oczywiście taka ostrzeżenie, że to się nie kończy. I do czego dążę? Osoby, które zajmują się tym amatorsko i są na poziomie takim amatorskim, według mnie nie powinny dodawać tego jedzenia spokojnie i delikatnie. Tego jedzenia po prostu musi być dużo. Nie wyobrażam sobie, aby osoba, która jest budowy takiej chudej, taki, jak to się mówi, ektomorfik, przytyła tutaj na suchym dodawaniu jedzenia, suchym dodawaniu, na budowaniu suchej masy mięśniowej oraz dodawaniu tego, tak jak wcześniej wspomniałem, pół worka ryżu tygodniowo. Nie ma szans. Nie ma szans, nie wierzę, że to tak może być. Ja mam naprawdę chłopaków, którzy ważą 70 kg, 80 kg. Dość niscy chłopacy oczywiście. I tego jedzenia idzie ogrom. I ta waga nam delikatnie rośnie, ale tego jedzenia naprawdę jest sporo. Nawet Jarek, mój podopieczny, który pozdrawiam, oczywiście na pewno będzie oglądał. Węglowodany sięgają cholernych ilości. Naprawdę są bardzo duże. 800 gram węgla, 900 gram węgla. Chłopak teraz startował, przecież zdobył złoto w Sopocie na zawodach. Cholernie dużej ilości. Natomiast w takim przypadku nie boję się dawać tego węglowodanów dużo tutaj. Najbardziej boję się otrawienia i dbam po prostu o to. Więc wiecie, przypadek jeden i przypadek drugi. Zawsze trzeba tutaj to rozgraniczyć, ponieważ jest to temat rzeka. Natomiast pamiętajcie, takie podsumowanie. Nie bądźcie tacy narwani, że od razu zwiększamy i ta masa będzie szła. To nie tędy droga. Tak samo redukcja. Nie obniżamy tego jedzenia, nie robimy zmian z tygodnia na tydzień. Broń Boże, nie robimy na redukcji zmian z tygodnia na tydzień. Jeżeli to jest końcówka redukcji, ok. Takie zmiany naprawdę mogą pomóc. Natomiast podczas redukcji zmiany co 2 tygodnie, co 3 tygodnie, to jest taka norma. Musimy obserwować ten organizm, co tak naprawdę w tydzień może się zdarzyć. Jeżeli w poniedziałek wprowadziliśmy zmiany dietetyczne, lecimy cały tydzień, zrobiliśmy 5 treningów i mamy wprowadzać kolejne zmiany. Nie robimy tak, naprawdę uwierzcie, nie robimy tak, to nie jest, że tak powiem, na tyle proste. To nie jest na tyle proste, po prostu sobie obniżać, ewentualnie dawać jedzenia, ponieważ byłoby naprawdę zbyt pięknie, a ja ważyłem teraz 150 kg, a jeszcze można na dobrej jakości, oczywiście taki żarcik. Okej, ale kolejna część tematu, mam nadzieję, że w miarę zrozumieliście. Jeśli nie zrozumieliście, nagrać się drugą część i pytajcie śmiało w komentarzach. Druga część materiału, czyli jak często robić zmiany w planie treningowym. Nie zdziwię Was, jeśli na pewno powiem, że tak jak wcześniej, że te zmiany nie powinny być zbyt częste. Ja jestem osobą, która tutaj zmian w planie treningowym nie wprowadza zbyt często, ponieważ zawsze staram się dopasować tak ćwiczenia, aby oczywiście, wiadomo, zaangażować mięśnie pod każdym kątem, aby ta sylwetka była atakowana z każdej strony, natomiast musimy zwrócić uwagę na takie podstawowe kwestie, tak? Nasza objętość treningowa nie może być zbyt spora, oczywiście, kiedy nie mamy paliwa, tak? Ponieważ wtedy ta regeneracja będzie gorsza. Paliwo mam na myśli tutaj jedzenie. Jeśli objętość będzie duża, jedzenia będzie troszkę mało, to oczywiście będziemy troszkę tutaj sobie się regenerować, więc będziemy, tak jak wcześniej wspomniałem, troszkę. Będziemy bardziej zajechani, tak? Jeśli tego paliwa mamy dużo, oczywiście objętość może być duża, natomiast musimy atakować naszą sylwetkę nie dość dużą objętością, co również dużą intensywnością. U osób średnio zaawansowanych, amatorskich, nie skupiłbym się mocno tutaj, aby może nie tyle co brak bloków treningowych odpowiednich, natomiast nie patrzyłbym na to naprawdę aż tak dokładnie. Tak, mamy trenować ciężko, systematycznie, z planem treningowym oraz progresować z treningu na trening. Według mnie to będzie klucz u osoby początkującej. U osoby zaawansowanej oczywiście kwestia wygląda zupełnie inaczej. Nie jest to już tak proste, aby ten mięsień nie tyle co zmęczyć, co może zmusić do jakiegoś tam rozrostu. I tutaj te metody naprawdę takie troszkę inne sprawdzają się perfekcyjnie. Co mogę więcej powiedzieć? Plan treningowy. Kiedy ja rozpisuję plan treningowy, zawsze mówię, że trzymam się tego planu nawet do 2 miesięcy. Wprowadzamy później zmiany. Oczywiście
Nie jest to tak, że wprowadzamy zmiany w planie treningowym i zmieniamy cały plan treningowy o 180 stopni. Po co 8 tygodni progresowaliśmy? Nie po to, aby wszystkie te ćwiczenia wyrzucić i zmienić wszystko, aby było po prostu, nie wiem, ciekawiej, bardziej atrakcyjnie na treningu. Nie o to w tym chodzi. Wprowadzamy zmiany, natomiast nie są one jakieś ogromne. Wprowadzamy zmiany po prostu takie, jakie są potrzebne. I w dalszym okresie budowania masy mięśniowej również te tutaj zmiany treningowe następują. To samo podczas redukcji, tak? Nie możemy trenować mega mocno objętościowo, kiedy mamy tak mało jedzenia, kiedy te cardio jest naprawdę na wysokim poziomie, kiedy jesteśmy mocno tutaj zmęczeni, wyjałowieni. Pamiętajcie, nasza sylwetka nigdy nie będzie dobrze reagowała, kiedy będzie, że tak powiem, taki przesyt, tak? Nie możemy się zajechać. Nie sztuką jest zrobić 20 serii na klatę i powiedzieć, że mamy formę i tak dalej, bo według mnie jest to realne, oczywiście. Nawet samą suplementacją możemy tutaj to podtrzymać, ale na pewno nie jest to nic przyjemnego i można zrobić to troszkę mniejszym kosztem. Pamiętajcie, że mięsień, który się nie regeneruje, nie dość, że nie wygląda dobrze, co tutaj możemy spodziewać się nawet utraty masy mięśniowej, tak? Słuchajcie, co więcej tutaj mogę dla Was powiedzieć? Na pewno ode mnie taka informacja. Nie śpieszymy się ze zmianami. Zmiany robimy powoli, co 2 tygodnie, co 3 tygodnie, jeśli jest taka potrzeba, oczywiście co tydzień, jeśli mamy delikwenta, który tutaj słabo zareagował na zmiany w poprzednim tygodniu, oczywiście jak najbardziej. Tydzień później możecie sobie zmienić tutaj, wprowadzić delikatne zmiany, czy to właśnie w treningu, czy w suplementacji. Natomiast pamiętajcie, bądźcie cierpliwi. To taka rada ode mnie, od młodego chłopaka, który sobie trenuje. Bądźcie cierpliwi. Ten sport to naprawdę jest masa cierpliwości, masa wyrzeczeń, ale przede wszystkim brak kombinowania. Dużo osób też kombinuje, tak? A może tak, a może tak, a może tak. Ten robi tak, a ten tak. Trzymajcie się swojej szkoły, pilnujcie się swojego trenera i naprawdę będzie dobrze bez kombinowania. Ja trzymam się swojego trenera od praktycznie już, to będzie prawie 3 lata. Nie kombinuję, nigdy nie zrobiłem żadnej zmiany bez jego wiedzy. Nigdy nie sugerowałem niczego. Po prostu trzymam się jednego planu, ewentualnie trochę truję dupę i mówię, że już trzeba zmienić, bo już słabo idzie. I wtedy jest właśnie ten hamulec, o którym mówię ja tutaj dla Was. Natomiast sugestie oczywiście też mile widziano do osób bardziej zaawansowanych, tak? Osoby, które są bardziej zaawansowane, zawsze mogą Wam coś podpowiedzieć ciekawego, mądrego. Natomiast też nie zawsze wiadomo, jak jest, tak? Słuchajcie, to by było na tyle. Za chwilkę nagrywam kolejny materiał dla Was, abyście mieli co oglądać. A ja zapraszam do subskrybowania kanału, komentowania kanału. Zapraszam na naszą stronę realprogress.pl. Oczywiście również na mój profil na Instagramie oraz Patryka i na profil Real Progress, tak? Mamy również grupę na Facebooku, jakby ktoś nie wiedział, Real Progress, grupa. Tam oczywiście możecie wrzucać swoje fotki, pytanka i tak dalej, więc serdecznie zapraszam. Tym akcentem kończymy ten materiał. Mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście, a zaraz przejdziemy do kolejnej kwestii i to będzie kolejna część tego materiału. Dzięki bardzo, do zobaczenia w kolejnym materiale. Hejka!